Chciałam Wam dzisiaj pokazać coś takiego jak program do badań operacyjnych. Na pewno może niektórzy wiedzą, niektórzy nie, ale kiedyś były programy takie naprawdę już starodawne, DOS-owskie, które pozwalały nam rozwiązać w programie obliczeniowym zadania z badań operacyjnych. One były dość kłopotliwe, no bo kto z nas ma stary system operacyjny, który może obsługiwać programy, które już dawno wyszły, powiedzmy nie działają pod najnowszymi wersjami Windowsów. I jeżeli wpiszecie w wyszukiwarkę QM for Windows, ta wersja 5, można wejść w link i tam odnajdziecie program, który wart jest zainstalowania. Dzięki niemu, gdy po prostu wybierzemy sobie opcję zapisz, on jest bardzo bezpieczny. Jeżeli ten program my sobie go pobierzemy i wprowadzimy go na komputer, ja szybko przeprowadzę instalację na swoim systemie i teraz oczywiście wszystko poklikamy, jeżeli jest OK, można tam oczywiście czytać, ale naprawdę polecam, program jest bezpieczny. Zamkniemy. Po instalacji tego programu mamy możliwość wybrania określonego zagadnienia z badań operacyjnych, które chcemy sobie rozwiązać. Najczęściej tutaj, powiedzmy, ważnym dla nas zagadnieniem, które często, no nie wiem, czy teoria gier Was interesuje, czy programowanie celowe, czy tutaj powiedzmy mieszane programowanie liniowe, jakieś całkowito liczbowe, czy analiza Markowa, wystarczy zapoznać się tutaj z menu, a zobaczycie, że naprawdę bardzo sprawnie można rozwiązać jakieś zadanie z badań operacyjnych. Serdecznie Wam polecam, nawet widzicie, tutaj można wykorzystać jakieś elementy ze statystyki matematycznej. Fajnie przedstawione są wykresy i jeżeli macie jakieś potrzeby nagrania filmów z wykorzystaniem tego programu w rozwiązywaniu zadań z badań operacyjnych, piszcie.